Kochani moi, tak serdecznie pozdrawiam Was. Już na terenie jestem Italii. Oczywiście dwudniowa podróż, ponieważ wiele korków, przejazdów przez teren Niemiec, wiele miejsc, gdzie są prowadzone roboty drogowe. Także mogłem dotrzeć gdzieś tam pod Monachium w pierwszym dniu, a później dzisiaj właśnie z tamtego miejsca do Italii. Nie było to łatwe, ponieważ, jak mówiłem, nieraz korki 10-kilometrowe. Wielu rozpoczęło wakacje, dzieci zakończyły szkołę, więc udałem się też jakąś drogą okrężną, ale również pięknego miejsca, mogę Wam powiedzieć, i polecam. Od Monachium, gdy jedziecie w stronę Italii, by odwiedzić właśnie takie miasteczko Mittenwald. Sam byłem po raz pierwszy przejeżdżając na prawie wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Piękne miasteczko, na fasadach domów jest tam tradycja pięknych malowidł, jak również jest świątynia pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Pozwoliłem sobie właśnie przejść tym miasteczkiem na chwilę, by pokazać świątynię, jak również wnętrze tej świątyni. Też jest masyw gór, Alpy. Tam mają wysokość 2200 metrów nad poziomem morza. Ta miejscowość znana jest przede wszystkim z tego, że jest 150 km trasy dla biegaczy na nartach. 150 km, słuchajcie. Mittenwald po włosku znaczy dolina, czyli między górami przejście. Rzeczywiście miasteczko bardzo piękne i serdecznie polecam. A już dzisiaj, jak wiecie, muszę dojechać jeszcze do Mediolanu i w Desio we wspólnocie świętego Jana Chrzciciela. Wspólna modlitwa pewnie nie będzie łatwo, bo jest wielki upał w Italii. I mówię Wam, jest nawet już alarm czerwony. Tutaj w Ferrarze koło Padwy, mogę powiedzieć, dzisiaj, czyli było już 49 stopni. Po raz pierwszy taka wysoka temperatura. Natomiast, jak sami widzicie, również gdy tylko przekroczyłem Alpy, ta temperatura wzrastała coraz wyżej, do prawie 40 stopni. Także w Italii jest naprawdę gorąco, a jutro ta wspólna msza święta i kilka godzin w zasadzie modlitwy. Będziemy pamiętać o wszystkich, o tych z Was, którzy przede wszystkim jesteście chorzy, cierpiący. Polecał Was będę, szczególnie Panu Jezusowi, nawet w tych właśnie trudnych warunkach. Myślę, że to też jakaś ofiara, żeby nie zaprzestać, żeby właśnie w takim utrudzeniu nieraz modlitwy, nieraz to nas bardzo kosztuje, to co kosztuje ma swoją wartość. Dlatego zapraszam Was do tego miasteczka. Teraz jeszcze Wam pragnę przybliżyć kilka zdjęć i filmu z Mittenwald, tej górnej, pięknej Bawarii. Cari fratelli e sorelle, come vedete sono ritornato dalla Polonia in Italia. Certamente non era viaggio semplice perché tramite tutta Germania, ma c'erano diversi luoghi dove veramente c'era traffico lunghissimo, ci sono lavori sull'autostrada, ma poi da Monaco di Baviera sono andato verso Innsbruck, ma mi sono fermato anche in una bellissima città, Mittenwald, mezzo le valle, città che si trova più quasi 1000 metri sopra mare, veramente bellissime montagne, più di 2000 metri, ma c'è anche la chiesa di San Pietro e Paolo. Vi faccio vedere questa cittadina. Quando avrete modo di andarci, veramente vale la pena. Ci sono anche bellissime immagini fatti su questa
sulle case, ma vi invito veramente di vedere anche sull'internet qualcosa su Mittenwald. Ma certamente oggi la celebrazione, come è stata prevista, Adesio, Milano, nella comunità di San Giovanni Battista. Non ci sarà sicuramente molto semplice perché vengano sempre tante persone, ma veramente è molto caldo come voi vedete. Ma io dico, quando noi diciamo al Signore si dona anche la preghiera in momenti difficili, così come caldo, freddo, quando no, veramente scomodo molto a pregare, io penso che il Signore ascolta di più. Offritevi anche di questo quando siete oggi nella Chiesa, ma mai, mai perdere la Santa Messa, non salire mare senza incontrare Gesù nell'Eucaristia. Allora vi saluto, adesso vedrete anche qualche immagine di questa bellissima città di Baviera Alta. Piękne obrazy górnej Bawarii. Widzimy właśnie te przepiękne Alpy. Jedziemy między doliną. Te miasteczka tam się rozwijały, ponieważ, jak wiemy, no, trudno było się przeprawiać przez Alpy. Dlatego w takich dolinach, gdzie przechodzili właśnie i kupcy, tam zakładali miasteczka. Proszę zobaczcie, widzimy kościół świętego Piotra i Pawła Mittenwald. Allora vediamo la chiesa a Mittenwald. Bellissime immagini queste montagne, ma Mittenwald con la nostra telecamera andiamo anche più vicino alla chiesa. Widzimy jeszcze raz te piękne góry z naszą kamerą Szabel TV. Udamy się właśnie tymi uliczkami tego pięknego miasteczka Mittenwald. Pójdziemy w stronę również i świątyni świętego Piotra i Pawła. Zobaczmy, jakie piękne obrazy na fasadach domu. Guardate queste immagini sulle case, come sono state fatte bellissime. È tipica, tipica cittadina turistica di montagna, tipowa miejscowość właśnie turystyczna, górska, troszkę tak pod Zakopane mogłoby przypominać. A tutaj widzimy, właśnie przygotowują się do właśnie uroczystości sakramentu małżeństwa, ale pozwoliłem sobie wejść z kamerą do świątyni, gdzie przygotowywali się ci, którzy mają właśnie zaśpiewać na tym ślubie bawarskim. Allora, vedete immagini della chiesa di San Pietro e Paolo a Mittenwald, ma mi sono permesso anche di ascoltare la prova di quelli che suoneranno durante il matrimonio che fra poco si inizierà in questa chiesa. Naprawdę bardzo piękna świątynia z pięknymi malowidłami. I oto widzimy chór kilku kondygnacyjny, a także krzyż. I tutaj właśnie obok pod krzyżem figura Matki Bożej, właśnie w tym miejscu szczególnie czczona Matka Najświętsza. Pod krzyżem Jezusa.